Ej, cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa i dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie 65 legendarnych skrzynek w Mining Simulator, które otrzymałem od was, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, a tymczasem bez zbędnego przedłużania lecimy. Słuchajcie, otrzymałem tutaj właśnie od was multum skrzynek. I postanowiłem właśnie, że tutaj je pootwieramy na odcinku. Jak widzicie, mam ponad 1300 Epic Hat Crate'ów, które również otworzymy sobie z tym, że na innym materiale. Generalnie, jeżeli śledzicie moje streamy, mój kanał, to wiecie, że wróciłem właśnie do mininga, że tutaj gramy teraz częściej sobie w ten tryb, w tą grę. I myślę właśnie, że również w związku z tym odcinki będą pojawiały się z mininga również częściej. Dobra, tymczasem otworzyłem już 3 skrzynki. Nie chcę tutaj też jakby specjalnie komentować, bo widzicie, co się dzieje. Akurat tutaj otworzyliśmy charger. Chciałbym z tymi lamami otworzyć tutaj dropnąć skina. To są lamy? Czekajcie, tam coś mignęło. O, albo z tymi mopsikami. Pugs Life, czy Pugs Life, whatever, jak się to czyta. Dobra. Właśnie, jeżeli chodzi o samego mininga, tak jak mówię, na streamach już tutaj troszeczkę nasz equipment sobie jakby zupgrade'owaliśmy. Dostałem od was tutaj też kilka czapek, które wam pokażę po otworzeniu wszystkich skrzynek. Przez to tutaj zdecydowanie szybciej udało mi się nazbierać hajsu. Przez to tutaj mamy już coraz więcej rzeczy i myślę, że nasza seria tutaj z mininga ruszy w zawrotnym tempie. Spoko. Na razie nic takiego ciekawego, przynajmniej jak dla mnie, nie otworzyliśmy. Fajnie byłoby... O! Kurczę, z tymi... z kucykami też byłoby spoko otworzyć. Albo z Nicolasem Cage'em. Więc skin z Nicolasem... O! Jest, udało się. Nice. Mamy tutaj skinę z naszymi mopsikami. Pierwszy cel tutaj zaliczony. Tam był chyba też z jakimiś lamami, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, tak. Jest tutaj taki skinek jak Lala Lama. Coś takiego. Właśnie... skinek z lamami oraz skinek z Nicolasem Cage'em, to są nasze dwa kolejne cele. Kontynuując, będą się pojawiały części odcinki z mininga, słuchajcie, również generalnie, tak jak już wspominałem, na naszej tutaj zakładce społeczności na YouTubie wracamy również z codziennymi odcinkami. Miał być co dwa dni, ale stwierdziłem, że kurczę, że to się nie, jednak nie opłaca się to, tak? Nawet jak mamy mniej wyświetleń ostatnio, to ciśniemy codziennie najwyżej, no. Najwyżej będzie to taka trochę praca bez żadnych tutaj większych korzyści, ale coś się będzie codziennie na tym kanale działo. Wow, Ruby. Niestety mi się teksturka sama nie wyświetliła. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Zobaczymy. Tu skins Ruby. Taki zwykły rubinowy czerwony. Na razie tutaj zdecydowanie najciekawszym jest tutaj nasz skinek z mopsikami. Tak jak mówię, fajnie byłoby jeszcze natrafić na skina z Nicolasem Cage'em oraz na skina z... z lamami, tak? Tutaj mamy jajko, właśnie jedno z jajek będziemy również dropić też na odcinku, dlatego mówię, przygotujcie się na dość dużo odcinku z mininga. Myślę, że to spoko, bo generalnie ta gra na Robloxie cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Wiele osób mnie pytało na live'ach, kiedy mining. Ja tak trochę niechętnie właśnie tutaj chciałem go nagrywać, bo miałem dość spore zaległości, ale te zaległości w miarę zniwelowaliśmy, w miarę nadrobiliśmy na samych tutaj live'ach. O, tutaj mamy skina z Gordonem Ramsayem, też spoko jak najbardziej. To chyba był Gordon Ramsay, tak mi się wydaje. Jak mi się wydaje, tak, że to jest Gordon Ramsay. Drugi raz ten sam skin. Okej. Ja bym chciał jednak tego Nicolasa albo Lamę, byłoby spoko. Pink Nebula, też spoko skinek ogólnie. W ogóle te teksturki są takie proste, ale niektóre naprawdę są, mimo jakby tam swojej prostoty, są bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, otworzyliśmy kolejnego epika. To dalej, co dalej, słuchajcie. Graffiti, też okej, spoko. Lecimy dalej, jeszcze 40 skrzynek nam zostało. Reptil, to niezły skinek. Okej. Za Robuxem prawie, że kupił. Spring Slicer, czy Slicer? Slicer raczej to się czyta. Spoko. Lecimy dalej. Pink Sparks. Generalnie, tak mówię, stało nam się 37 skrzynek. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj nam wydropić to, co chcemy, tak? Tymczasem Camo. Camo też spoko skin. Wiąże mi się tutaj z naszym jailbreakowym tutaj troszeczkę klimatem, szczerze mówiąc. 35 skrzynek. Już właściwie tak połowę prawie, że otworzyliśmy tego, co mieliśmy.
Triangle Trouble, że tak powiem tutaj pięknym British akcentem. Może teraz Lamy. Neon Green. No taki podstawowy generalnie bym powiedział. Jeżeli chodzi o prostotę i jakąś tam, nie wiem, tam skomplikowanie. Reject, spoko, lecimy dalej. Trzeci skin z Gordonem Ramsayem. Generalnie nie wiem, czy tych skinów, takich powtarzających się, nie będę rozdawał na live. Myślę, że to też jest jakaś, powiedzmy, jakieś rozwiązanie, jakaś tam możliwość. Okej, lecimy. Jeszcze 30 skrzynek, słuchajcie. Tutaj tęczowy skinek, okej. 29. A i Nicolas Cage nam mignął nawet dwa razy, kurczę. I to jest złoty, dostaliśmy skinek. Lecimy. Hidden Jewel, spoko, też się przyda. Ale cały czas to nie są te dwa skiny, które chcemy dropnąć, cały czas. Ice Cream, taki sympatyczny skinek. Jeszcze 26 skrzynek, myślałem, że to nam dłużej zajmie, ale nie, idzie to się tak nieźle. Tutaj kolejny skin z Gordonem, okej. Co my dalej mamy? La La Lama. Okej, okay, nieźle. Udało nam się zdropnąć nasz tutaj pierwszy skin, który chcieliśmy. Zobaczymy, czy tym razem nam się uda Nikolasa. Oj, było blisko. Lapis. Lapis też jest spoko skinem, tylko że go już dropnąłem długo, długo wcześniej. Lamp Souls po raz kolejny. Na koniec sobie zobaczymy, jak te skiny wyglądają jeszcze na broniach. A czyli na broniach chcę grać, na tych narzędziach. O, właśnie. Tutaj mi zbrakło słowa. Może nie będę pokazał wszystkich skinów. O, uwaga, dobra. Cel osiągnięty, dobra. Ja już jestem zadowolony z tego openingu. Ja już jestem zadowolony. Kolejny skinek pod rząd. Jak nie dropiło, tak teraz będzie nam cały czas dropiło. To jest nasze tutaj skiny z Nikolasem. Pamiętam, że w poprzednich właśnie odcinkach z mininga bardzo mi zależało, żeby nam dropnął ten skin, ale nie chciał. Tak więc tutaj staraliśmy, ale no finalnie niestety nie udało się. No ale mieliśmy też mniej skrzynek, o ile mnie pamięć nie myli. I o ile mnie również pamięć nie myli, to byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy nagrali opening jajek, jeżeli chodzi o Mining Simulator. Więc cóż, tutaj mamy trochę zaległości, ale mam nadzieję, że będzie wam się przyjemnie oglądało. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się przyjemnie ogląda i mówię. Nie zapomnijcie o zostawieniu również łapki w górę, to zawsze pomaga, to zawsze jakby tutaj zawsze, że tak powiem, motywuje, tak? Widać, że się podoba, jak się wyświetlenia zgadzają, łapki się zgadzają, to aż chce się bardziej i więcej nagrywać. Dobra, Charger, kolejny skin. Stało nam już tylko 12 skrzynek, to już nie jest dużo. Aha, okej, żeby skipować, musimy kupić coś za Robuxy. 250 Robuxów to mamy możliwość skipowania. No takie trochę średnie, szczerze mówiąc. Tym bardziej, że ten proces losowania nie jest jakiś specjalnie długi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Blue Spawn, nieźle. Ogólnie planuję otworzyć te Epic Hat Crate'y, ale na pewno nie 1300 na jednym odcinku. Myślę, że zaczniemy tak bezpiecznie od, nie wiem, od 100. Nie mam pojęcia. Pizza, spoko. Zawsze na propsie. Lecimy dalej. Bluesom, jakoś tak to się chyba czyta, też spoko. Jeszcze 7 skrzyneczek nam zostało. 7 epickich skrzyneczek. Emerald, dość przyjemnie wyglądający skin. Jeszcze 6 tej skrzynek. Myślę, że moje openingi są nawet lepsze niż tutaj openingi Izaka w sensie tych skrzynek, co nie? Tak więc jeżeli tak uważacie, to dajcie znać. Ok, zostało nam jeszcze 5 tutaj epickich skrzyneczek. Kontrast. Chyba tego skina nie miałem wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje. Epic. Zobaczymy co dalej. Frost, też spoko, jak najbardziej. Okej. Polka Dots, to taki mało interesujący, przynajmniej jak dla mnie, skinek. I ostatnie dwie skrzynki. My tu mamy. Tutaj mamy Ice Cream i ostatni tutaj. Ostatnia skrzyneczka epicka. Uwaga, Gold Sparks. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o opening. Tymczasem weźmy sobie tutaj naszego pięknego Laser Guna. Zobaczmy, jak wyglądają na nim tutaj nasze skiny, takie, które nam jakby no najbardziej się podobały, które chcieliśmy tutaj trafić. Więc tak, pierwszym z nich to były tutaj nasze piękne piękne mopsiki. Tego skina praktycznie nie widać na tej broni. Więc ja bym ją zmienił ogólnie na coś takiego bardziej charakterystycznego. Może nie na Laser Gun, ale na przykład bym sobie zmienił na
powiedzmy coś, co ma taką większą objętość, wielkość, o, i tak powiem. Może na po prostu na kilo sobie zmienimy. O, myślę, że to jest świetny pomysł. Zmienimy sobie na kilo, zobaczymy, jak na kilofie wygląda. Na kilofie też wygląda tak, no, słabo. Dobra, tak wygląda tutaj nasz skinek, jeżeli chodzi o nasze nasze mopsiki. A, on w ogóle jest bardziej tutaj rzadki niż skiny z Nicholasem i z Lamą, no więc taka mała ciekawostka. Skin z Lamą szukamy. I migło nawet nie widziałem. Tak, mam tutaj czerwony skin. Udało mi się już wziąć, tak, udało. Też go nie widać tak właściwie. Właśnie to jest minus tych skinów, że one są tak troszeczkę kiepsko widoczne, tak mi się wydaje. Okej. Weźmy sobie z powrotem naszego laser guna. Tak wygląda, znaczy wygląda nawet ładnie ten skinek, tylko tych lam tutaj no nie widać zbytnio, taka jest prawda. I ostatni skinek, nasz ulubiony skin z Nicholasem. O, ten jest piękny, nawet na laser gunie wygląda zacnie. Słuchajcie moi mili, to byłoby na tyle. To był opening 65 epickich skrzynek w Mining Simulator. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, o zostawieniu komentarza. Tak jak mówię, tym bardziej, że ostatnio jest strasznie krucho z tym, więc tutaj każda aktywność będzie mile widziana. Ja tymczasem z wami się żegnam. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.